Ważnym rozdziałem w pracy i służbie profesora Jana Szyszko była polityka klimatyczna. Od początku wiedział, że konwencja klimatyczna Organizacji Narodów Zjednoczonych będzie ważnym międzynarodowym instrumentem, który można wykorzystać dla rozwoju Polski. Wiedział też, że konwencja może się stać brutalnym mechanizmem gospodarczym, który będzie decydował, które państwa i w jakim tempie będą się rozwijać, a także z jakich technologii i z jakich źródeł energii będą mogły korzystać. W 1999 roku Jan Szyszko pełnił funkcję prezydenta konwencji stron konwencji klimatycznej COP5 w Bonn, co było uznaniem jego wiedzy naukowej i doświadczenia politycznego. Przez kolejne dziesięciolecia profesor był ważną postacią w kształtowaniu światowej polityki klimatycznej. Jako minister środowiska chciałby, by polski głos na forum konwencji był słyszalny, aby polska koncepcja była jednym z nurtów debaty. Szukał sojuszników, szkolił fachowców, publikował i organizował posiedzenia konwencji stron w Polsce. To dzięki jego staraniom Polska była gospodarzem szczytów w Poznaniu w 2008 roku, a także w Katowicach w 2018. Jego największym osiągnięciem na polu międzynarodowym było porozumienie paryskie wynegocjowane w 2015 roku na szczycie klimatycznym COP21 w Paryżu, gdzie reprezentował Polskę jako minister środowiska rządu Beaty Szydło. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Po raz pierwszy, ja bym powiedział, dostrzeżono rzeczywiście w sposób ewidentny to, że polityka klimatyczna może być szansą dla zrównoważonego rozwoju świata. W porozumieniu znalazły się zapisy o neutralności klimatycznej, którą można osiągnąć nie tylko przez redukcję emisji dwutlenku węgla, ale także przez jego pochłanianie przez lasy i gleby. Z porozumienia usunięto dekarbonizację szkodzącą Polsce. Mamy koncentrować naszą uwagę na zrównoważonym rozwoju, a więc z jednej strony na tym, żeby racjonalniej użytkować zasoby energetyczne i od nich powoli jakby odchodzić na rzecz odnawialnych źródeł energii, a z drugiej strony wychwytywać ten dwutlenek węgla po to, żeby regenerować lasy, żeby tych lasów było coraz więcej, żeby regenerować gleby, żeby te gleby produkowały coraz lepszą żywność, żeby zapewniały bezpieczeństwo żywnościowe ludzi na świecie, żeby te gleby również dawały lepszą wodę i lepsze powietrze. A więc typowy zrównoważony rozwój. I Polska jest tu wzorem dla zrównoważonego rozwoju. W Paryżu dzięki ciężkiej pracy delegacji, którą kierował profesor Jan Szyszko, zostały uwzględnione postulaty ważne dla bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego Polski. Najważniejsze dla nas jest to, aby żaden fragment tego tekstu, żaden przepis tego nowego porozumienia nie naruszał podstawowych interesów Polski, aby nie przekraczał tych ram, w których możemy się poruszać. Te ramy zostały bardzo dokładnie określone w instrukcji, którą dostaliśmy od rządu, od pani premier. Przez ponad 2 tygodnie negocjacji w Paryżu profesor Jan Szyszko spotykał się z przedstawicielami państw, które miały największy wpływ na ostateczny kształt porozumienia klimatycznego. Że udało nam się odtworzyć te układy zrozumienia w układzie światowym, które mieliśmy 10 czy też 8 lat temu. I tu w tym zakresie, tutaj w tym zakresie pomogły nam takie wielkie państwa jak G77 plus Chiny, jak zrozumienie ze strony Arabii Saudyjskiej, która ma podobne problemy jak my, jak zrozumienie ze strony Rosji, jak również zrozumienie ze strony Unii Europejskiej. Profesor Jan Szyszko szukał sojuszników, nie godząc się na kompromisy szkodzące Polsce. Do koncepcji pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy i gleby przekonał m.in. Arabię Saudyjską i Rosję. Uważamy, że problem lasów jest jednym z kluczowych elementów w kwestii przeciwdziałania zmianom klimatu. Realnie lasy z tego punktu widzenia okazują się najważniejszym elementem ekosystemu, dlatego że spełniają rolę pochłaniacza absorpcji gazów cieplarnianych i odgrywają ważną rolę w naturalnym cyklu węglowym. Oczywiście naszym zadaniem jest zapewnienie, aby lasy nie tylko zwiększały swoją zdolność absorpcji, ale także z uwagi na globalne ocieplenie
ocieplenie, aby zapobiegać pożarom bardziej efektywnie, a także zapewnić racjonalne użytkowanie lasu oraz zapobiec wylesianiu. Porozumienie paryskie w kolejnych latach było ważną kartą Polski w negocjacjach polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Profesor Jan Szyszko wykorzystywał jego zapisy, aby bronić polskich interesów. I Polska mówi, że jest w stanie spełnić wszelkie założenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej, ale zgodnie z polityką wytyczoną przez porozumienie paryskie. A porozumienie paryskie mówi po pierwsze dobrowolność, po drugie trzeba szanować specyfikę gospodarczą poszczególnych państw, trzeba szanować ich osiągnięcia i również ich propozycje. A co jest bezpieczeństwem, gwarantem bezpieczeństwa energetycznego Polski? Ogromne zasoby węgla kamiennego, których nie ma cała pozostała część Unii Europejskiej, przebogate zasoby węgla brunatnego, zasoby geotermalne jako odnawialne źródło energii, lasy, które są gotowe ku temu, żeby pochłaniać dwutlenek węgla. Możemy więc stosować nowe technologie spalania, coraz mniej emitować, a równocześnie coraz więcej pochłaniać i tylko nie u siebie, ale również i w innych państwach, nie tylko Unii Europejskiej, ale i świata. Profesor Jan Szyszko kontynuował swoją służbę dla Polski w zakresie polityki klimatycznej na kolejnych szczytach w Marrakeszu w 2016 oraz w Bonn w 2017 roku. Jest dobrze rozumiana rola Polski i również cały świat przywiązuje wielką wagę do 24. konferencji stron konwencji klimatycznej w Katowicach, widząc w tym rzeczywiście wielką szansę, że zostanie tam opracowany dokument końcowy, który będzie wytyczał drogę postępowania w kierunku implementacji porozumienia paryskiego, tak aby rzeczywiście cele zarysowane w porozumieniu paryskim były realizowane. Na początku 2018 roku profesor Jan Szyszko został odwołany z funkcji ministra środowiska. Kilka tygodni później sugestia jednej ze stolic europejskich doprowadziła do odsunięcia go od organizacji i przewodniczenia szczytowi klimatycznemu w Katowicach. Stało się to z naruszeniem prawa ONZ i dobrego zwyczaju, ponieważ Jan Szyszko był już desygnowany przez grupę państw wschodnioeuropejskich na prezydenta COP24. Jego kandydatura została przyjęta przez aklamację na sesji COP23 w Bonn. Mimo to profesor nadal zabiegał o polskie interesy. Kilka tygodni przed szczytem w Katowicach zorganizował w Tucznie międzynarodową konferencję, na której zostały zaprezentowane polskie osiągnięcia naukowe w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy i gleby. Polska nie tylko bada od 30 lat, ale implementuje polskie gospodarstwa węglowe. 12 tysięcy hektarów gotowe do tego, żeby zacząć pokazywać, ile pochłaniamy dwutlenku węgla i za jakie pieniądze. Jesteśmy gotowi pomagać również całemu światu. Jesteśmy gotowi również za te tańsze pieniądze, część tych pieniędzy oddawać na rzecz państw rozwijających się. To właśnie w Tucznie, w swojej prywatnej stacji badawczej, profesor od kilkudziesięciu lat prowadził badania dotyczące leśnych gospodarstw węglowych. Projekt Las dla Ludzkości w Tucznie otrzymał certyfikat Światowej Organizacji Naukowców, która zrzesza wybitnych uczonych i noblistów z całego świata. To bardzo interesujący projekt. Nasza organizacja, Światowa Federacja Naukowców, uznała ten projekt za priorytetowy. Dlaczego? Ten projekt jest uzasadniony logiką, nie jest oparty tylko na słowach, jest oparty na poważnej analizie matematycznej. Ten projekt jest bardzo ciekawy, ponieważ pozwala 9 razy taniej chronić planetę. Profesor Jan Szyszko należał do grona światowej sławy uczonych. Jako jeden z dwóch Polaków obok świętego Jana Pawła II otrzymał prestiżową nagrodę Nauka dla Pokoju, przyznawaną przez Światową Federację Naukowców. Większość jej laureatów stanowili nobliści. Po śmierci profesora federacja ustanowiła stypendium dla polskich młodych naukowców. Profesor Jan Szyszko blisko współpracował ze Stolicą Apostolską. W kwietniu 2016 roku jako minister środowiska podpisał z księdzem kardynałem Gerhardem Ludwikiem Müllerem, ówczesnym prefektem Kongregacji Nauki Wiary, list intencyjny w sprawie organizacji międzynarodowej konferencji Zrównoważony Rozwój w świetle encykliki Laudato Si.
Nachdem gerade die Enzyklika erschienen ist, Laudato Si. Encyklika Laudato Si wzywa nas do ochrony Ziemi i zachowania jej dobra dla nas i potomnych. Czyńcie sobie Ziemię poddaną oznacza przede wszystkim, że jest ona nam dana we władanie, ale i zadana, żebyśmy ją zachowali taką, jaką ona jest. Była to pierwsza w historii taka współpraca Kongregacji Nauki Wiary. Było to wielkie wyróżnienie dla Polski. Stolica Apostolska zauważyła to, że Polska to jest kraj, który jest liderem w zakresie realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju i że Polska to jest kraj, który przedstawił tę koncepcję na 21. konferencji stron konwencji klimatycznej w Paryżu. Konferencja odbyła się w październiku 2016 roku w Sejmie. Uczestniczyli w niej eksperci z całego świata oraz przedstawiciele najwyższych władz państwowych. Tuż przed śmiercią profesor Jan Szyszko spełnił swoje marzenie. Spotkał się z Ojcem Świętym Franciszkiem. No dzisiaj spotkał mnie duży zaszczyt. Miałem możliwość podziękowania Ojcu Świętemu za wielkie dzieło, za encyklikę Laudato Si, wręczając równocześnie dokumentację z naszej konferencji, która odbyła się w Sejmie na temat właśnie zrównoważonego rozwoju w świetle encykliki Ojca Świętego Laudato Si. Profesor podziękował papieżowi za przywrócenie ekologii integralnej do świadomości ludzi. Przekazał także Ojcu Świętemu publikacje, które były efektem kilkudziesięciu lat badań na temat pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy i gleby. Bardzo byłem zbudowany, ucieszony, z jaką atencją Ojciec Święty słuchał pana profesora Jana Szyszko i na koniec też jakby zostawił mu też do spełnienia konkretne zadanie, żeby kontynuował pracę właśnie w tym zakresie promocji ekologii integralnej, która jest tak szalenie ważna dzisiaj. Kontynuuj tę pracę.